Jak miło, że jesteście, jak to pięknie znowu się spotkać w drodze do Betlejem. Przypomnę, że w tych rekolekcjach, czy cyklu wykładów, takich małych pogadanek, tropimy kobiety wymienione w rodowodzie Jezusa Chrystusa przez świętego Mateusza w początkowym fragmencie pierwszego rozdziału jego Ewangelii. Mamy tutaj cztery kobiety, o trzech z nich już mówiliśmy, o Tamar, o Berszebie, o Rut, a dzisiaj chcę wam powiedzieć o Batszebie. Tamte trzy poprzednie były pogankami. Batszeba nie jest poganką, jest Izraelitką, chociaż być może jej podszotkowie byli z narodów pogańskich, nie wiadomo tak dokładnie jak to było, są takie przypuszczenia. Natomiast wszystkie te niewiasty łączy to, że każda z nich miała niesamowitą, czasami bardzo pokręconą historię, taką powiedzmy matrymonialną, dotyczącą małżeństwa, potomstwa. No i tutaj Batszeba w tę taką powiedzmy niestandardowość wpisuje się nam kapitalnie, właściwie to nas chyba już, ona przebija wszystkie tamte trzy pozostałe, no nawet powiedziałbym poniekąd włącznie z Tamar, która miała dziecko ze swoim teściem, a więc de facto była matką swojego szwagra. Koniec świata. Z Batszebą było, sprawa wygląda tak. Znaczy, po pierwsze powiedzmy sobie, że historię Batszeby i w ogóle jej osoby możemy znaleźć w Księdze Kronik, w Księdze Królewskiej, w Księdze Samuela, właśnie w tych księgach, bo to są podwójne księgi. Tutaj są o niej wzmianki w różnych okolicznościach. Jest jedną z ośmiu żon króla Dawida. Król Dawid był dobrym zawodnikiem pod tym względem. Takich oficjalnych żon miał 8, a nieoficjalnych, czyli konkubin nałożnic, to ja nie wiem, czy on się w tym jakoś był w stanie połapać, jak on sobie tam to znaczył w kalendarzyku i w ogóle. No dzieci ile miał, to też tak do końca nie wiadomo. W każdym razie trzymajmy się tej naszej Batszeby, z nią miał 4 dzieci i 5, które umarło. No właśnie, bo ta historia wygląda tak, że król Dawid, on przez 40 lat swojego panowania, no właśnie, wojował właściwie nieustannie, ciągle z kimś tam się naparzał. Zaczęło się od Filistynów, ale potem to byli także przedstawiciele innych plemion ościennych. No, Dawid jest tym, który zdobył Jerozolimę. Musimy pamiętać, że od wejścia Izraelitów do ziemi obiecanej, od czasów Jozuego do czasów Dawida, tak do końca nie wiemy, ile dokładnie minęło czasu, bo to nie są te czasy, kiedy ktoś tam miał jakąś rachubę czasu, kalendarz i te lata umiał określać, nazywać, ale być może nawet minęło około 1000 lat. To może być nawet taka odległość, w każdym razie gdzieś między 500 a 1000. Bo z dzisiejszego, z punktu widzenia historii i metodologii, wydaje się niewyobrażalny taki błąd, taka nieprecyzyjność, ale no nic na to nie poradzę. W każdym razie około tam 1000 roku przed narodzeniem Chrystusa, to są lata Dawida, jego początków panowania, także zdobycia Jerozolimy, to właśnie Dawid tutaj sprowadził Arkę Pańską, czyli te skrzynie ze śladami Bożej obecności w życiu, w historii narodu wybranego, czyli tą miską manny, którą jedli Izraelici na pustyni z różdżką, czyli z laską Aarona oraz z tablicami dekalogu. To oczywiście do naszych czasów ta Arka nie dotrwała, ale to już jest kwestia tam wojny najazdu babilońskiego i proroka, który gdzieś Jeremiasza wywlókł tę Arkę i nawet poszukiwacze zaginionej Arki nie pomogli filmowi bohaterowie. Wracamy do Batszeby. No więc jak to, kto jest? Oczywiście wtedy, kiedy zaczyna się historia Batszeby, to Dawid znowu się tłucze, znowu tam prowadzi różne wojny. No i taki, wiadomo, chłop zestresowany, bo to wojna, bo to wojska, bo to jakieś raporty przychodzą tam, składają mu jakieś meldunki, nie? Wieczór, słońce zachodzi, wychodzi sobie na taras swojego pałacu, a ten pałac królewski jest no, na takim pagórku, zresztą Jerozolima to tak trochę wzgórz, trochę jakichś tam stoków, zboczy, trochę jakichś dolinek nawet. I dużo, dużo poniżej widzi taki sobie tam jednorodzinny domek otoczony murem. Tam gdzieś jest jakaś, nie wiem, kadź, jakaś wanna duża, o zachodzie słońca po całym dniu. Patrzy, jakaś kobieta wychodzi, pewnie co w tym domu mieszka. Dawid tutaj w sumie mieszka jeszcze niedawno, więc wszystkich sąsiadów nie zna. Ona się rozbiera, co w świetle takim miękkim, powiedziałby fotograf zachodzącego słońca, całkiem ładnie, całkiem pokuśnie wygląda.
wchodzi do wody i on tak patrzy na nią kąpiącą się i po prostu odchodzi od zmysłów. A ponieważ on jest królem i wszystko może, no to każe, wysyła tam kogoś do tego domu i każe sobie przyprowadzić. No w końcu to jest jego poddana, a on jest król, no to wiadomo, królów Pan Bóg sądzi inaczej. No i spędza z tą kobietą upojną noc. Okazuje się, że ma na imię Batrzeba, że jest no niestety mężatką, ale i męża nie ma chwilowo w domu, znaczy dlatego, że on jest oficerem u Dawida. Jest oficerem jego wojsk, nazywa się Uriasz. Walczy pod takim miastem obleganym przez Izraelitów, nazywa się to miasto Rabba. No i Batrzeba pocieszona przez króla, jeszcze na dodatek w sposób taki bardzo wymierny, bo ona rano po wyjściu z pałacu dostaje coś takiego jak na dworze cesarskim w Austrii, w Wiedniu, było Morgengabe się to nazywało, to znaczy cesarz ile razy poślubił swoją małżonkę, to po spędzeniu z nią pierwszej nocy, nocy poślubnej, dawał jej Morgengabe, to tam chyba 100 tysięcy Franciszek Józef dał Sisi, o ile pamiętam. To była taka niezła, niezły pieniądz to był. Takie, jak to nazwać, Morgengabe, no taki poranny podarunek, nie? Taki jakby podarunek małżeński za pierwszą, czy z okazji pierwszej spędzonej małżeńskiej nocy. Słowo spędzone mówię w cudzysłów, mając nadzieję, że oczywiście domyślicie się, moi drodzy, o co chodzi, a przecież wam nie będę opowiadał, bo się tylko wszyscy możemy domyślać. W każdym razie z takim Morgengabe odesłał król Dawid tę Batrzebkę do domu, przeszła się tam przez ulicę, może ktoś ją zaprowadził, może jej te Morgengabe zaniósł, bo to pewnie kupa kasy była. A w każdym razie, jak to mówią, nieszczęścia chodzą parami się, człowiek ożeni ma nie tylko żonę, ale też teściową. No tutaj też niestety było tak, że nie mogło to zbyt długo trwać tak fajnie, bo minął jakiś czas, no i się okazało, że Batrzeba jest w ciąży. No i teraz tak, co tu teraz zrobić? Mąż na wojnie, będzie wstyd, no bo to nie jest dziecko jej męża. To wszyscy się, każdy głupi się domyśli, jak sobie policzy, kiedy ten Uriasz na tę wojnę wyruszył i kiedy to dziecko się urodziło. Więc Dawid siada i myśli, co tu zrobić. No i wpada na pomysł, wydaje rozkaz, żeby Uriasz przyjechał do domu w odwiedziny. Najpierw go zaprasza do siebie, pyta go Uriaszu, a jak tam na wojnie, a jak ci idzie tego, jak tam się bijecie, jak tak tłuczecie, tam to miasto oblegacie i tak dalej. Oczywiście go karmi i poi, a wypisa jeszcze jednego, a co sobie będziesz żałował. Nie? No i w końcu tego biednego Uriasza tam nie tylko nakarmił, ale też spoił, bo sobie pomyślał tak, że no jak się upije, to nabierze ochoty również na jakieś tam pewnie inne przyjemności, bo przez żołądek do serca, no więc pójdzie do swojej żony, spędzi noc ze swoją żoną, no i ona mu tam potem powie, da znać, wiesz Uriaszu, pamiętasz, byłeś wtedy w nocy w domu, no i wiesz, mamy dziecko, muszę ci powiedzieć radośnie. Tymczasem Uriasz to był taki dziad, co pokrzyżował królowi Dawidowi wszystkie plany. Znaczy on wyszedł z pałacu, tam zataczając się doszedł do swojego domu, usiadł na progu i tam spędził noc, dlatego że tłumaczył, że on nie będzie nocował w domu, cokolwiek by to nie znaczyło, w czasie, kiedy jego żołnierze, jego poddani tam gdzieś w okopach tych wszystkich fortyfikacjach oblężniczych śpią na gołej ziemi, pod gołym niebem, marzną, zimno i jest on, więc on w geście solidarności też prześpi się na ulicy. No nie ma rady z takim chłopem. No, trzeba pewnie jakiś tam przysłała list do Dawida, słuchaj kochany, nic z tego, bo mój ślubny no, nie przyszedł do mnie, spał dziwadło na polu, no przecież nie pójdę tam na pole do niego i nie będę próbowała gdzieś tam udowadniać, że jestem jego żoną na polu, na oczach przechodniów jakichś ewentualnie, no proszę cię. Co było robić? No, trudno było znaleźć jakieś wyjście inne. Król Dawid w takim razie napisał rozkaz. W rozkazie było tak: proszę wystawić Uriasza w miejsce najcięższych walk i kiedy będzie naprawdę ciężko, proszę go zostawić, on musi tam zginąć. Perfidią Dawida, to jest mało powiedziane, jaki to był drań w tym przypadku, a uchodzi za świętego, bo jest nie tylko takim obwołanym świętym narodu izraelskiego, ale także no, w kościele katolickim.
jest jednym ze świętych. Te postaci zresztą Starego Testamentu zostały jakby z automatu kanonizowane od Adama i Ewy poczynając. I to ich wszystkich w grudniu spotykamy, bo Adama i Ewę w Wigilię 24, a króla Dawida 29 grudnia, już pod sam koniec roku. No ale to mniejsza o to. Nie ma, w mszale nie znajdziemy wspomnienia króla Dawida. Może pod tym względem i dobrze. W każdym razie, wiecie, z takim listem wysłał tego Uriasza. List był zapieczętowany. Uriasz się na garnkach, na parze nie znał, żeby tam coś odkleić, kopertę. Zresztą to też nie tak było zapieczętowane, tylko inaczej. Dał ten list swojemu dowódcy, dowódca dyskretnie przeczytał, w wojsku się z rozkazami nie dyskutuje. Wysłał Uriasza na takie miejsce, gdzie było ciężko, zostawili go tam ci bracia w walce, towarzysze broni, no i Uriasz zginął. Przyszła informacja do Batrzeby, ona tam przez miesiąc sobie popłakała za tym swoim Uriaszem biednym, który owdowiał ją bezdzietnie. W każdym razie nic o jakichkolwiek dzieciach Uriasza i Batrzeby nie znajdziemy na kartach Starego Testamentu. No i wtedy, jak już żałoba minęła, król wziął ją do siebie, poślubił ją, no ale ponieważ sprawa była ohydna, tak grubymi nićmi szyta, że zasługująca na potępienie, a co gdyby było w Polsce dzisiaj, to co najmniej jakaś jedna komisja by się sejmowa pewnie zebrała, jeżeli nie kilka w tej sprawie. W każdym razie przyszedł prorok Natan, taki co tam łaził za tym królem Dawidem i tam ciągle mu psuł humor różnymi proroctwami, czyli informacjami od Pana Boga. I opowiedział mu taką wtedy bajkę. Natan był dobrym kaznodzieją, on tam nie powiedział wprost: ty Dawidzie, ty draniu, ty łotrze, ty łajzo. Tylko mu powiedział: wiesz, opowiem ci taką bajkę. Był taki biedak, co miał jedną owieczkę, a miał sąsiada, co miał całe stado owiec, i ten sąsiad, co był bogaty, miał całe stado owiec, ukradł mu tę owieczkę, tę jedną, jedyną ukochaną. No to co byś z takim zrobił? No ja bym dziada po prostu wybebeszył, ukatrupił, jak tak można zrobić, tak dalej. Wiesz, to ty jesteś tym bogaczem, to ty zabrałeś owieczkę temu biednemu Uriaszowi. Ty masz ileś tam żon, nałożnic, nie wiadomo kogo, potrzebna ci ta Batrzeba była. Ups, Dawid chyba był trochę mniej inteligentny od Natana, bo zrazu nie załapał przenośni. No a potem, kiedy już załapał, to Natan mu powiedział tak: słuchaj, wydałeś sam wyrok na siebie, ale Pan Bóg jest miłosierny. Nie zabije cię, tylko sprawi, że to dziecko, które się poczęło w grzechu, że ono umrze. Dawid modlił się, kiedy urodziła mu Batrzeba tego synka. 7 dni po porodzie synek umarł. Dawid wtedy skończył pościć, modlić się, błagać Pana Boga. Powiedział: nie, to nie, okej, dobra, fiat voluntas tua, niech się stanie Twoja wola. Umył się, ubrał, no i potem już sobie z Batrzebą żył jak mąż z żoną, z czego to w związku szczęśliwie się urodziło 4 dzieci. Wśród nich między innymi Salomon, który stał się następcą Dawida za sprawą namowy ze strony Batrzeby i Natana. Oni jakoś się tam gdzieś, jakaś chemia też była między nimi, bo były w zasadzie takie dwa stronnictwa. Adoniaszowi niejakiemu należało się spadkobierstwo korony władztwa. Był następcą tronu według tam tych wszystkich schematów genealogicznych. To był starszy brat Salomona, ale Batrzeba i Natan tak omotali króla Dawida, że ten się zgodził, że to jednak Salomon będzie. Tak po ludzku rzecz biorąc, no bo Pan Bóg miał inne plany, tak czytamy w Starym Testamencie. Adoniasz tam jeszcze próbował coś pokombinować, to znaczy na koniec życia król Dawid miał jeszcze jedną taką żonę, Abiszak, co była przede wszystkim, służyła mu za termofor. To znaczy, no Dawid jak staruszek bardzo marzł, nie tylko we dnie, ale i w nocy. No i rozdziewano go na różne sposoby, maściami, okładami, ale stwierdzono, że no jednak okład z takiego rześkiego, czerstwego, bardzo energicznego, młodego ciała, jak ciało młodej żony, na pewno najlepiej zrobi królowi. Król nie zbliżył się do niej, no to już swoje latka miał. Nie zrodziło się z tego małżeństwa żadne potomstwo, ale trochę tam uciechy i ciepła było. Kiedy król Dawid umarł, to ten Adoniasz właśnie, wykolegowany przez Batrzebę i Natana z pretendencji swoich do tronu, poprosił swojego już wtedy brata zasiadającego na tronie, Salomona: bracie, daj mi tę Abiszak za żonę. To dziewczyna jest jeszcze młodsza ode mnie, no tata miał taką ostatnią żonę, co zrobić, nie? No, tam usycha, marnuje się, daj mi, będzie moją żoną. Salomon był mądrzejszy od swojego ojca, Dawida zdaje się, i przewidział to, że no, ale prawo jest takie, że kto poślubia wdowę po królu, to ma prawo do schedy także dotyczącej berła i tronu. Czyli oprócz tego, że jest synem i to starszym, to jeszcze będzie miał za żonę
wdowę po swoim ojcu królu, więc wtedy już tych tytułów do sięgnięcia po władzy ma tyle, że no, Salomon ani przy pomocy Batrzeby, ani przy pomocy Natana się nie wybroni, zostanie strącony z tronu. Więc co zrobił Salomon? No, tu był mądrzejszy, ale kto wie, czy nie bardziej okrutny od swojego ojca. No po prostu sprawił, że jego brat Adoniasz żyć przestał. No, spał tam się patrzy, oni go gdzieś tam gardłą podrżnęli, czy w każdym razie wyeliminowali go bardzo skutecznie i nieodwracalnie. No tak się skończyła ta historia, że w ten sposób Salomon swoją władzę na tronie izraelskim ugruntował. Popatrzcie, moi drodzy, no, historia jest po prostu niesamowita. I mówimy o kobiecie, o Batrzebie, która jest w rodowodzie Jezusa. Ona, można powiedzieć, zasłużyła na to, żeby znaleźć się w tak zacnym gronie, żeby być opisaną, wymienioną z imienia jako coś tam ileś razy babka samego Pana Jezusa. Bo ona była jak ten taki klaster w całym tym plastrze miodu, w tym ulu Izraela, którego najsłodszą kroplą był sam Chrystus Zbawiciel. No i teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego? Why? Dlaczego? No niech mi ktoś powie, dlaczego cała ta historia, popatrzcie, ona jest i w Starym Testamencie, ja tutaj nic nie zmyśliłem, myślę, że nawet trochę może złagodziłem sprawę, aczkolwiek trochę współczesnym językiem bardziej, nie takim świątynnym, takim oficjalnym, takim kaznodziejskim językiem, w którym się nie je, tylko się spożywa i nie chodzi się, tylko się kroczy. No więc co ta Batrzeba tutaj robi? Sytuację całą próbowali uratować ojcowie Kościoła, czyli teologowie pierwszych wieków, tam ze świętym Augustynem, zdaje się Ambrożym na czele i paroma jeszcze innymi. Oni mówili tak, że cała ta historia jest takim obrazem eklezji i synagogi oraz ich relacji do Chrystusa. Co to jest eklezja? To jest Kościół. Fatalne jest to tłumaczenie na język polski. My mamy tak brzydkie słowo na określenie Kościoła, nie gniewajcie się, że to powiem, ale właśnie to jest eklezja, to jest ona, to jest rodzaju żeńskiego, to jest oblubienica Chrystusa. W języku łacińskim jak ma na imię oblubienica Chrystusa? Eklezja, a po polsku Kościół. Boże, co to w ogóle ma być? To jest, językowo my jesteśmy dramatyczni pod tym względem. Nie wiadomo, czyśmy wzięli ten kastel od Czechów, czy budynek, który stoi na cmentarzu, a więc tam, gdzie są kości, bo do dzisiaj nie wiemy, skąd to słowo kościół pochodzi, ale no już gorzej nie mogliśmy sobie wybrać. No ale co zrobić? Fakt zastany, nie zmienimy tego. W każdym razie eklezja, skąd się wzięła eklezja? Eklezja jest synagogą obmytą w wodach chrztu. A co to jest synagoga? To jest, powiedzmy, wspólnota, ten kahal, czyli wspólnota Starego Przymierza, wspólnota Izraelitów. Skąd się wziął pierwszy kościół? Pierwszy kościół to był kościół judeo-chrześcijański. To byli Żydzi, którzy przyjęli chrzest. To byli Żydzi, którzy przyjęli Ewangelię. To był pierwszy kościół. On się zaczął w Jerozolimie. Tam była pierwsza wspólnota kościoła, co my dzisiaj tak dosyć skutecznie wypieramy ze naszej świadomości. Kościół to Rzym. A gdzie tam Rzym? To dopiero jest siódma woda po kisielu. Jeszcze cała Azja Mniejsza była dzisiejsza, czyli tereny dzisiejszej Turcji. Zanim tam do Rzymu chrześcijaństwo dotarło, to po drodze był tutaj cały Bliski Wschód, tereny dzisiejszej Syrii, Libii, Syrii, Libanu, no, dzisiejszej Turcji, powiedzmy aż tam gdzieś po Armenię i tutaj te okolice Morza Czarnego. Dopiero potem Rzym by przez Grecję to tam się przedostała. Pierwsza była Jerozolima. Więc ta Batrzeba, to ona jest, Dawid jest protoplastą, jest tym uosobieniem, jest tą figurą, zapowiedzią samego Jezusa. Pamiętacie, pod Jerychem krzyczą na Jezusa niewidomi: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nad nami. Tak, więc Dawid to jest w języku Starego Testamentu Jezus. Batrzeba to jest synagoga. To jest synagoga, która przyjęła chrzest, czyli eklezja. A Uriasz to jest ten symbol narodu wybranego. Uriasz musiał zginąć, żeby Dawid poślubił Batrzebę. Czyli synagoga musiała jakby przestać istnieć, w pewnym sensie umrzeć, żeby narodziła się eklezja, która będzie oblubienicą Chrystusa. Ja nie wiem, czy to jest ładne wytłumaczenie i boję się, czy ono nie jest antysemickie, a w każdym razie tak można je trochę też odczytać, ale coś w tym jest na pewno. W całej tej historii widzimy jeszcze raz, że mamy do czynienia z kobietą, która w bardzo niestandardowy sposób przeżywa swoją kobiecość, swoje macierzyństwo, swoje małżeństwo, no tak jak te wszystkie pozostałe poprzedniczki jej.
No i ciekawa rzecz jest jeszcze jedna, moi drodzy, na koniec, taka leksykalna, bo już się trochę powyzłośliwiałem na temat naszego kościoła, jako słowa oczywiście, jako terminu. Otóż w rodowodzie Jezusa Chrystusa święty Mateusz pisze, że matką Salomona była Batrzeba, żona Uriasza. Tak jest w oryginale. Nasi bibliści oczywiście, bo to nasi, to oni muszą się popisać swoją wiedzą i mądrością, która polega między innymi na to, że Pan Bóg wie wszystko, a oni wiedzą wszystko lepiej. Dali w nawiasie, możecie sobie popatrzeć, w Biblii Tysiąclecia, w nawiasie takim kwadratowym, który oznacza słowo, którego tutaj nie było, ale tłumacze uznali, że ono powinno tutaj być i dali tutaj w nawias taki kwadratowy słowo dawna. Czyli, że to jest Batrzeba, dawna żona Uriasza. W oryginale tego nie ma. Poczytajcie sobie tłumaczenie księdza Wójka. To jest żona Uriasza. To właśnie pokazuje, że Batrzeba pozostaje żoną Uriasza, chociaż Dawid wziął ją za żonę. No i to jest też taka piękna lekcja nierozerwalności małżeństwa, którą nasi bibliści, tłumacze polscy skopali, sponiewierali, zmieszali z błotem, zlekceważyli i w ogóle. Nie, no wiem, sorry, pewnie jakieś racje tam swoje mieli, prawda? No bo to tak trochę rzeczywiście jest dziwne, no bo w sumie to tak, w momencie, kiedy Dawid ją brał za żonę, to Uriasz już nie żył, więc no rzeczywiście można powiedzieć, że to małżeństwo było pewnie ważne, aczkolwiek w sposób dramatycznie niegodziwy zawarte, więc no niech będzie, ale no Batrzeba nigdy nie przestała być żoną Uriasza nominalnie, de facto, chociaż de jure, no Uriasz żyć przestał, no to małżeństwo też wraz ze śmiercią ustało. To pokazuje też piękny symbolizm jeszcze jeden. To słowo, drodzy bibliści, ja jestem za usunięciem tego nawiasu i tego słowa dawna, dlatego że to pokazuje, że naród wybrany jest wciąż narodem wybranym. Batrzeba jest wciąż żoną Uriasza, chociaż jest żoną Dawida. To znaczy, że Pan Bóg kocha eklezję, że kocha chrześcijaństwo, ale nie przestał kochać judaizmu, ale nie wziął rozbratu z Izraelem. Izrael jest wciąż oblubienicą Pana Boga, tak jak eklezja. Tutaj nie doszło do żadnego zakończenia, do ludzką ręką uczynionego jakiegokolwiek rozbratu. I to pokazuje, moi drodzy, jeszcze raz, że w ogóle cała historia zbawienia, ona jest taka bardzo wielowymiarowa. Ona nie jest taka czarno-biała, taka odtąd dotąd wziął siekierę, harat uciął i wszystko możemy tak łatwo określić. Dobre, złe, przyswajalne, nieprzyswajalne, do przyjęcia, do odrzucenia, koniec, kropka. No sam rodowód Jezusa, popatrzcie, pokazuje, że te wszystkie historie są tak skomplikowane, tak zawirowane, tak zwariowane, że tylko Bóg nad tym wszystkim panuje. Okazuje się, On jest Panem wszystkiego, także tych zagmatwań wszystkich i zawirowań. Na koniec powiem tak, Batrzeba i cała ta historia była bardzo wdzięcznym tematem dla sztuki, zwłaszcza dla malarstwa renesansowego, dlatego że ci wszyscy malarze mogli sobie namalować nie tylko ogród, dom, pałac i ten, ale oni najczęściej tę Batrzebę w kąpieli malowali, a jak w kąpieli, no to wiadomo, raczej niekompletnie ubraną, że tak to delikatnie ujmę. Więc mogli sobie pofolgować i także ciekawość męską zaspokoić, eksponując kobiece kształty, bynajmniej nieosłonięte. Po drugie, Batrzeba jest też bardzo wdzięcznym tematem literackim i tutaj chciałbym wam powiedzieć, nie wiem, czy was namawiam do lektury, bo nie wiem, czy każdy może i potrafi, powinien to przeczytać, ale ja bardzo lubię Josepha Hellera, tego od paragrafu 22, i oprócz paragrafu 22, no to jest oczywiście potężna, fajna literatura, ja to lubię, rzecz gustu, możemy dyskutować, wspierać się, chociaż o gustach się ponoć nie dyskutuje. Fajną rzecz o Rembrandcie napisał Joseph Heller, oprócz paragrafu 22, namaluj to. Natomiast o królu Dawidzie, o Betrzebie, o Natanie, taki pamiętnik w pierwszej osobie, niesamowite to jest, króla Dawida, który umiera i do którego przyłazi ta Betrzeba i go tam namolnie rzeźbi, żeby on jednak tego Salomona wyznaczył na swojego następcę, a nie Adoniasza. I Natan przychodzi, i ta Abisza go tam... No, dla mnie to jest książka rewelacyjna. Bóg wie. Joseph Heller, ten od paragrafu 22, Bóg wie. Autobiografia króla Dawida opowiedziana na łożu śmierci przez umierającego króla Dawida. Niesamowita historia. Jeżeli ktoś lubi literaturę, to gorąco, gorąco polecam.
Aczkolwiek trzeba to czytać jak literaturę, a nie jak księgę natchnioną, żeby ktoś mi z was później nie zarzucił, że nie wiem, promuje jakąś książkę, która jest niepobożna. To nie jest pobożna książka, to umówmy się od razu. To nie jest Tomasza Kempis, Dzieje króla Dawida jakieś tam, tylko Joseph Heller i to jest taka zupełnie świecka literatura, ale moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawa.